Ogólnie miałem dać tytuł 365 dni z grami Supercella, ale mamy rozpoczęcie nowego roku i tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka przez następne 12 miesięcy. Może pojawi się jakaś gra, niekoniecznie od Supercella, mobilna, która zrobi wielki szum i będą w nią wszyscy grać i ja też. Ale póki co nadal są to gry Supercella, także już w tym momencie zapowiadam 365 dni daily. Przez 365 dni codziennie będzie wlatywać odcinek o 18, dzień w dzień, a codziennie o 19 będą streamy na Twitchu. Chyba nawet jak będę na wakacjach, to też wam będę robić jakieś krótkie streamy, ponieważ tak sobie podjąłem taką decyzję, mamy nowy rok, mamy nowe postanowienia i to są właśnie takie moje YouTube'owo-streamingowe postanowienia na ten rok. Mam jeszcze takie postanowienia inne w swoim życiu, na przykład schudnąć. O, to jest w sumie fajny czas, żebyście napisali swoje postanowienia. Nie musicie pisać, możecie to zatrzymać dla siebie, ale osoby, które chcą się podzielić tym, mogą to zrobić w tym momencie w komentarzach. No i teraz mamy 2022 rok, 2021 już nam minął, całe szczęście, jeśli chodzi o mnie, to był najbardziej zjebany rok, jeśli chodzi o YouTube'a. Bardzo dużo minusowych subskrypcji, w tym roku nie wyszedłem chyba ani razu na plus i wynika to z tego, że jestem, jaką jestem osobą, bardzo dużo mieszanych uczuć miałem w 2021 roku, bardzo dużo złych rzeczy robiłem, bardzo dużo złych treści, ale też muszę przyznać, że troszkę YouTube się nam zmienia, on idzie taką jakby w stronę TikToka, w tym momencie mamy shorty, które mi się kompletnie nie podobają, nawet nie korzystam z tej funkcji, ale YouTube bardziej właśnie proponuje shorty. Czasami ciężko mi jest pomyśleć, co będzie, nie wiem, za 5 lat z YouTube'em, że mogą zostać te shorty, a te stare, dobre filmy z tych gameplay, tych starych już YouTuberów, takich dinozaurów, mówię to oczywiście też o polskim YouTubie, po prostu mogą pójść sobie w niepamięć, ale od tego z nas większość osób zaczynała. Większość osób, która ma dzisiaj po kilkaset tysięcy subskrypcji, od tego zaczynała, czyli nagrywała Minecraft lub inne gry, a dzisiaj nagrywają vlogi, te vlogi też są w ogóle korzystniejsze, jeśli chodzi o zarobki, ludzie bardziej wolą właśnie oglądać takie vlogi. Ludzie młodzi lubią bardziej oglądać właśnie takie vlogi, coś tam się dzieje na tych vlogach, coś tam pokazują, są jakieś dymy i tak dalej, a ten nasz gaming powoli gdzieś tam odchodzi w zapomnienie. Ja sobie tak powtarzam, że jeśli się pojawi jakaś nowa platforma, która będzie stricte właśnie pod gaming, naprawdę będzie pod gaming, że ludzie jednak będą nadal chcieli oglądać te gameplaye, no to bardzo możliwe, że skorzystam z tej nowej platformy, ale nie wiadomo, czy taka owa się pojawi. Także zapowiadam 365 dni daily, jeśli chodzi o odcinki i na pewno będzie się pojawiać Clash Royale, będzie się pojawiać Clash Mini. Będę to robić, ponieważ to lubię, a po drugie też na tym zarabiam. No przecież nie mogę wam powiedzieć, że robię to kurwa z pasji, bo z pasji tutaj chyba już nikt tego nie robi. Wszyscy bardziej patrzą w pieniądze. Także ja właśnie lubię grać w te gry mobilne, buduję moje studio do gier mobilnych i może wam w tym roku pokażę co i jak, chociaż jeszcze dużo rzeczy przede mną. Ja wiem jedno, że w 2021 roku pod koniec już nauczyłem się robić jeszcze lepsze materiały, jeśli chodzi o jakość, i taką jakość będę starał się podnosić właśnie, jeśli chodzi o gry mobilne. Powiecie, po co? Dla Polaków? Może to nie warto, a może warto dla następnych pokoleń. Też będę chciał pokazać mniej więcej, jak nagrywać gry mobilne i tak dalej. Też chciałbym jakby dać swoją wiedzę. Pod koniec 2021 roku też zamknąłem tak jakby pewien rozdział, jeśli chodzi o YouTube, jeśli chodzi o Brawl Stars na moim drugim kanale i tam też bardzo możliwe, że się pojawi jakaś gra, może jeszcze w tym roku. W ogóle nie wiadomo, słuchajcie, co nam tutaj los przyniesie, może VCR w końcu wypuści własną grę, zobaczymy, dopiero mamy początek roku, ale tak jak wam mówię, są tutaj obiecane daily przez cały rok. I nie wiem, nie liczcie na jakieś super ekstra odcinki, jakieś naprawdę, że codziennie jakiś, nie wiem, full montaż i tak dalej. Ja jestem taką starszą osobą, która lubi, wiecie, takie gameplaye, po prostu zwykłe gameplaye, coś żeby tam poopowiadać, coś żeby pokazać. No i jeszcze w tym miesiącu, w tym roku kończę 30 lat, więc to jest też dla mnie taki etap w życiu. 30 lat już, ja pierdzielę. Także bardzo wiele zmian w tym roku idzie.
Wiem, że popełniłem mnóstwo błędów w 2021 roku, zawiodłem mnóstwo osób, mega mnóstwo osób. Taka ciekawostka to w 2021 roku straciłem ponad 20 tysięcy subskrybentów. Ale pamiętajcie jedno, nie wolno się poddawać w życiu, nawet jeśli idzie Wam źle, to nie poddawajcie się, musicie dążyć do swojego celu. Ja, słuchajcie, jak zaczynałem z YouTube'em, to nie wiedziałem nawet, że się zarabia z reklam, nie wiedziałem kompletnie nic, nie wiedziałem nawet, czy to przejdzie i pojechałem i zabrałem swój pierwszy kredyt w banku i kupiłem za to mój pierwszy sprzęt do nagrywania, YouTube mi to szybko spłacił i ja dostałem bardzo dużo subskrypcji, bardzo dużo wyświetleń. W tamtych czasach to też były ogromne pieniądze, jeśli chodzi o zarobki. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. No, 365 dni z grami, dzisiaj powinna się pojawić gra, ale dzisiaj to będzie taki mały wyjątek. Dzisiaj zróbmy taki malutki wstęp do tego, żeby po prostu powiedzieć Wam, że będą gry przez 365 dni. Także to tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.